Najbardziej sensacyjna książka roku. Zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy? Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Gówno mi zrobisz! Mam w kieszeni tylu sędziów i prokuratorów, że jeszcze będziesz mnie przepraszał, śmieciu! Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji. Walka wręcz? Nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o twojej siatce. Witam państwa bardzo serdecznie w moim kolejnym felietonie. Dzisiaj znowu jesteśmy w naszym telewizyjnym studio nagrań, a to dlatego, że ciągle pracujemy nad spotami do książki Alpha One. Będziemy też mieli niedługo premierę programu, nowego programu o charakterze kulturalnym. Będzie on nosił nazwę Muzyka bez granic. Będzie prowadzony przez Mateusza Okrutnego, radomskiego muzyka. No ale o tym to już nieco później. A dzisiaj chciałbym omówić dla państwa kilka wydarzeń. Oczywiście wiadomo, Marsz Niepodległości i granica, no to są dwa takie top tematy. I bardzo się cieszę z tego, że Marsz Niepodległości przeszedł w sposób godny. To znaczy, że on nie był w żaden sposób, jakby to powiedzieć, chuligański. On był kulturalny. On się po prostu, ludzie się modlili. Śpiewane były pieśni patriotyczne. Albo szli w ciszy, to zależy jeszcze, które grupy. No i niestety nie wszystkim się ta wersja marszu podobała. Konkretnie mówiąc, to nie wszystkim redakcjom, ku mojemu zdziwieniu, bo na przykład redakcja Onetu no, dużo robiła, żeby ten materiał, że tak powiem, był bogatszy. Nawet jeden z dziennikarzy Onetu na żywo podszedł do czarnoskórego, że tak powiem, uczestnika marszu, no i zapytał się go, jak on się tu w Polsce czuje. Chyba facet liczył na to, że tamten powie, że Polacy rasiści, każdy to powie. Tymczasem ten czarnoskóry, że tak powiem, uczestnik marszu powiedział, że on mieszka w Polsce chyba 6 czy 7 lat i że czuje się tu świetnie, że jest nauczycielem języka angielskiego, nikt mu nic złego nie zrobi i że on jest zachwycony. No i chłopak załamał w tym momencie całą narrację biednemu redaktorowi, który chyba miał wrażenie, że w tym momencie ma orkę na ugorze, no bo jak się zachować, co ma mu powiedzieć, no ale no powiedz coś, napis, no powiedz coś, nie? No nie, wiadomo było, że czegoś takiego opowiedzieć nie może, no a że szło na żywo, no to po prostu to miłego marszu i poszedł sobie dalej. No i oczywiście później pasek na Odecie wielki, prawda, że marsz idzie spokojnie, ale to nie jest powód do radości, coś takiego mniej więcej, nie? Ale później to jeszcze lepszy tekst poleciał, bo też na Onecie jeden z komentatorów stwierdził, że oni milczą, ale oni milczą tak z nienawiści. Rozumiecie to? Umiecie milczeć z nienawiści? Bo ja nie bardzo, no ale to wiadomo. Może niektórzy potrafią, nie wiem, może jakaś teściowa potrafi, nie wiem, no zapytajcie się, ja nie potrafię. No i oczywiście potem wiadoma telewizja na trzy litery. Ta telewizja również stwierdziła, a tam w ogóle był taki pasek, słuchajcie, że jest Marsz Narodowców. Nie Marsz Niepodległości, tylko Marsz Narodowców. No, 150 tysięcy narodowców. No, myślę, że tyle w Polsce nie ma. Aczkolwiek, kto wie, ale ja myślę, że narodowców jest co najwyżej parę tysięcy. Natomiast takich, którzy powiedzmy przyznają się do poglądów typowo narodowych, narodowcowych, nie wiem jak to nazwać, natomiast myślę, że cała reszta to są po prostu patrioci, barany, to są patrioci,
lewackie osiołki. To nie są żadni narodowcy, są patrioci. Prawda? To zresztą całą narrację w owej telewizji zepsuła pewna komentatorka, która na stwierdzenie jednego z dziennikarzy, który powiedział, że no idzie ten marsz milczący, ale taki smutny. A ona mówi, nie, niech pan zobaczy, panie redaktorze, to wcale nie jest smutny marsz, to jest marsz radosny, oni się cieszą, oni z uśmiechem niosą flagi. No i biedna kobiecina zaorała faceta, zepsuła mu całą narrację. No jak ona mogła? No przecież to jest nie do pomyślenia, no zepsuć narrację w wiadomej stacji. To jest to se nie da, to się nie da, to po prostu tak nie można. No i oczywiście tego typu różne narracje w tych lewicowych mediach się zaczęły pojawiać. Zaczynam odnosić wrażenie, że niektórzy moi koledzy dziennikarze dostają takie polecenia po prostu z góry i oni zastanawiają się, no gdyby nie tak zwany chleb, to oni pewnie by już dawno stamtąd odeszli. No bo naprawdę, słuchajcie, to niektóre pytania zadawane przez te redakcje, nazwijmy to warszawskie, są takie, no nie chcę zacytować Jerzego Owsiaka, prawda, bo zaraz tutaj się boty sieciowe doklejam do tego, ale no takie są od czapy, prawda, wystarczy spojrzeć na jakieś wywiady, nie wiem, ministra Suskiego, jakie ma zadawane pytania, czy kilku innych, prawda. Można ich lubić bardziej albo mniej, no ale bezprzesadne już takie pytania od czapy, no to litości. To już wiadomo, że po prostu w tym momencie jest raczej intencja manipulacji, a nie uzyskania informacji, tak? Więc to jest, moi drodzy, w ten sposób. I przechodzimy tutaj sobie automatycznie do tematu numer dwa właśnie, związanego z tym jakby numer jeden, tak? To, że dzisiaj na polskiej granicy my stawiamy twardy odpór różnym pomysłom baćki, to jest naturalna sprawa. Niestety politycy, dziennikarze również, i to trzeba się naprawdę mocno w piersi uderzyć, nie wiedzieć czemu tego nie rozumieją. Mówię tu o politykach, dziennikarzach związanych z opozycją. Dla mnie to jest coś normalnego i naturalnego, że jak jest kraj, jest ojczyzna, ma granicę, to ta granica jest świętością, jest nieprzekraczalna. I obrońców, jakikolwiek by tu rząd nie rządził, naprawdę, uwierzcie mi, może to być rząd PiSu, może tam być jakiejkolwiek innej partii, jeżeli jest takie zagrożenie, to trzeba stanąć po prostu ponad podziałami. Nie to, że po prostu ja chcę zniszczyć rząd, to zniszczę własny kraj, to przejmę władzę. Tak? Bez sensu. Naprawdę, ja tego nie rozumiem. I mam po prostu taki apel do tych wszystkich baranów, celebrytów, pseudocelebrytów, żeby naprawdę nie szkodzili krajowi. Bo to, co zrobiła pani Kurdej Szatan, to po prostu jest... Skandal to jest mało powiedziane. Ta pani powinna za to, co zrobiła, siedzieć. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że ona bezpośrednio jakby spowodowała słowne zagrożenie poprzez atak na obrońców. Bo to był atak na obrońców. Powiedzieć, że ktoś jest mordercą, powiedzieć, że ktoś jest zabójcą, wyzywać go i tak dalej. Zwłaszcza kiedy on stoi na granicy w niejednokrotnie trudnych warunkach, z bronią w ręku, z narażeniem życia w każdej chwili. I takiego człowieka, obrońcę, nazwać mordercą, to moim zdaniem powinno być podciągnięte pod artykuł 130, czyli zdradę. Ta pani powinna pójść siedzieć za zdradę. Tak, to jest moje zdanie. Oczywiście ktoś powie zaraz, kłodziej czy przesadzasz. Być może. Ale to jest niedopuszczalne, rozumiecie? Trzeba po prostu postawić tamę takim ludziom. I zobaczcie, że jak my, zwykli obywatele, zareagowaliśmy stanowczo, to tak. Telewizja Polska wypowiedziała tej kretynce, że tak powiem już bezpośrednio, kontrakt. Telewizja Polsat jej wypowiedziała kontrakt, prawda?
Ciekawe, czy wypowie jej kontrakt Play, czy nie. Bo jeżeli nie, jeżeli kontraktu Play jej nie wypowie, to znaczy, że popiera, mimo że on się tam odcina i tak dalej, to znaczy, że popiera myślenie tej idiotki. Bo tak już trzeba to powiedzieć. I skoro tak, to my jako obywatele nie możemy, nie mamy prawa dawać naszych pieniędzy tej firmie. Bo zauważcie, jaka jest sytuacja. Za nasze pieniądze pochodzące z abonamentów, no za moje nie, bo ja nie mam nic wspólnego z tą firmą, aczkolwiek miałem w głowie przez chwilę, żeby im dać spory kontrakt, ale to już jest przeszłość, prawda? Więc za wasze pieniądze, z waszych abonamentów, ciężko zapracowane pieniądze, ta firma utrzymuje celę kretynkę, która pluje na wasz kraj, na nasz kraj, za wasze pieniądze. Tak to wygląda. Za wasze prywatne, indywidualne pieniądze. Ona was najpierw nabrała, ta firma teraz z was korzysta i ta firma jej płaci ciężki pieniądz. Nie można dopuścić, żeby takie mapoły zarabiały na nas pieniądze. Jak chcą, taka pani kurde i szatan, niech sobie idzie pracować do kopalni, na dołek. Ja jestem za równouprawnieniem. Proszę bardzo. Niech idzie, niech weźmie kilof, czy młot udarowy, czy czym tam się ten węgiel wydobywa, łopatę, niech ładuje na wagoniki i zobaczymy, czy nadal to plucie na ojczyznę będzie ją tak bardzo targało. Czy jej przejdzie? Albo jak jej się tak bardzo u nas nie podoba i ta straż graniczna, jak jej się tak bardzo nie podoba, no to niech sobie jedzie do Waterlandu. No trudno, nikogo nie trzyma tutaj na siłę. Prawda? Właśnie. Tymczasem co się działo na granicy? Te umocnienia, nazwijmy to, zostały przerwane. Nawet poszedł pewien fake news, że 50 osób się przedostało i to, że tak powiem, po części była prawda, że się przedostało 50 osób, ale w przeciągu godziny czy dwóch te osoby zostały wszystkie co do jednego wyłapane. Nawet już dzisiaj pojawił się takie zdjęcie, już nie pamiętam gdzie, na Twitterze, gdzie właśnie ci uchodźcy są tak u kresu sił, doprowadzeni przez Łukaszenkę, nie przez nas, i do nich już dotarło, że Polacy ich nie chcą i że Polacy nie chcą ich nie dlatego, że oni są uchodźcami, tylko dlatego, że po prostu oni mogą sobie spokojnie działać w swoim kraju. I było już napisane Poland sorry. Prawda? No właśnie. Teraz Łukaszenka nie wie, co z nimi zrobić. Zaczął grozić Europie, że zakręci kurek z gazem. No to od razu towarzysz Władimir Władimirowicz powiedział zaraz, ja tego z nim nie uzgadniałem, a póki co to rurociąg nie jest jego własnością, tylko Rosji, prawda? Więc niczego nie będzie. Od razu ceny gazu spadły, prawda? No. Więc zobaczcie. Ale dlaczego Łukaszenka to robi? Dlaczego się do tego posuwa? Dlatego, że już wie, że jego władza się chwieje. I on się nawet posunął do gruźb, że jakiś tam naśle na nas jakieś bombowce, SU tam jakieś, 22B czy coś. Znaczy, on miał na myśli chyba ten ukradziony Amerykanom model samolotu bombowego B1A. I tylko B1A, no to jest projekt sprzed 50 lat prawie, bo on 10 lat był projektowany w 1981 roku, został zaprezentowany światu, także oni zanim jeszcze to ukradli, to ze 3 lata im minęło i wdrożyli to w 92, czy w 3, czy w 5, już nie pamiętam, także ta technologia jest sprzed potopu jeszcze, no oni nam tym patykiem grożą. Więc tym patykiem to oni sobie mogą grozić. No i pytanie też, czy Łukaszenka akurat też konsultował to z Władimirem Władimirowiczem, prawda? To jest inna sprawa. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że my jako Polacy, jako obywatele Polski,
nie możemy w takiej sytuacji się kłócić i spierać o to, czy się bronić. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że tym opozycyjnym różnym matołom, już tak to muszę powiedzieć, przepraszam za szczerość, może ten język dzisiaj kogoś urazi, trudno, że tym ludziom chodzi wyłącznie o kasę i o michę, o władzę. Naprawdę, słuchajcie, ja uważam, że naprawdę powinni w tym momencie my wszyscy, powinniśmy jak jeden mąż stanąć i bronić naszego kraju. Możemy się kłócić, możemy nie lubić Morawieckiego, Kaczyńskiego też nie trzeba uwielbiać, ale nasz kraj jest nasz. Polska należy do nas, obywateli. My, obywatele, jesteśmy właścicielami naszego kraju i chciałbym, żeby tak pozostało na zawsze. Do zobaczenia w następnym felietonie.